musi być stajenka, w niej Jezusa pocznie najświętsza panienka. Dla świętej rodziny szopeczkę zrobimy, stuku puku, stuku puk. Dla świętej rodziny szopeczkę zrobimy, stuku puku, stuku puk. A dla kogo tak wesoło budujemy, wujku Nikodemie? A, dla najważniejszej rodziny, mądralko. Co? Taką biedną szopkę? Bo właśnie w takiej biednej szopce urodził się ktoś najważniejszy. I ty musisz wiedzieć, mądralko, że nieważne jest, gdzie się kto urodzi, ale ważne jest to, jak żyje. Aha, ważne jest, jak żyje. No właśnie. No ale właśnie, zanim dokończymy budowanie szopki, muszę ci pokazać mój niezwykły aureoloskop. A co to takiego, ten aureoloskop? No musisz zobaczyć, mądralko, chodź. Ojej, jaka piękna kapliczka. Podoba ci się? Jasne, że tak. Ale to nie jest taka zwykła kapliczka. O. Sama zobacz. To jest wiadomość wcale nie nowa. Mamy świętego ze Szczepanowa. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. To patron Polski spod Skałki Wisła, sławi od wieków imię Stanisław. Każdy przedszkolak z miasta czy z wioski wie, że Stanisław to patron Polski. Hej! Wujku Nikodemie, a w tej piosence to była Karolinka i Piotrek? No. No szkoda, że oni tego nie widzieli. Ale nie martw się, zobaczą. Obiecali, że nas dzisiaj odwiedzą. Tak? No, tak. To cudownie. Mądralka uwielbia się z nimi bawić. A, wiem to. O. O, i to chyba oni. Jesteśmy tutaj w ogrodzie, chodźcie. Chodźcie tutaj prędko. Szczęść Boże! Szczęść Boże, wujku Nikodemie. Szczęść Boże, dzieciaki. Wujku, mamy dla ciebie prezent. Prezent? Dla mnie? No zobacz, to od naszej mamy. Naprawdę? No. Ojejku. No. Ale piękny szalik. Tak? Podoba ci się? Bardzo. Ja zawsze o takim marzyłem. A jaka super czapka. Też ciepła? Bardzo. Jaka ta wasza mama jest kochana, ja ona jest dobra nie tylko dla was, ale i dla mnie. No wujku, przecież jesteśmy rodziną. No to prawda. A to pudełko przyda mi się na ziarenka dla ptaków. O, świetny pomysł. A wiecie, że właśnie o was rozmawialiśmy? Tak? Tak, zobaczcie, zobaczcie, co mi wujek pokazał. O, jakie piękne obrazy. To jest aureoloskop. Co? Aureoloskop. To jest taka kapliczka. Tutaj będziemy się spotykać z dziećmi i opowiadać im o różnych świętych. Ha, super pomysł. A kto to są święci? A wiesz, mądralko, że to jest bardzo mądre pytanie. Święci to ludzie, którzy powinni być dla nas wzorem. Kiedyś byli podobni do nas, ale teraz są już w niebie i są wspaniałymi pomocnikami Pana Boga. A niektórzy z nich to święci do zadań specjalnych. Do zadań specjalnych? No tak. To są święci, którzy są patronami górników albo patronami uczniów. Jeszcze inni są patronami kierowców albo chronią przed powodziami. Tak, na przykład święty Florian to patron strażaków i chroni przed pożarami. A czy to prawda, że święta Klara jest patronką telewizji? Ale oczywiście i warto się do niej pomodlić, kiedy się szuka jakiegoś dobrego filmu. A pani katechetka mówiła, że święty Izydor to patron od internetu. A to prawda. To święci są po to, żeby pomagać ludziom. Ale oczywiście, mądralko.
Kiedy żyli na ziemi, to pomagali tym, których tu spotykali. A teraz są w niebie i pomagają tym, którzy się do nich modlą. Popatrzcie. Czas czasu ucieka, wieczność czeka. Miał w sercu Karol to przesłanie. Gdy z ojcem dróżki kalwaryjskie przemierzał, no i w Watykanie. I wszędzie, gdzie pielgrzymia droga zawiodła jego myśl i słowa, powtarzał, żeby się nie lękać, by dzielnie iść, iść z wiarą w Boga. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć, bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Skarby, skarby, chcesz je znaleźć, bądź podobny do niego i podążaj z nami ścieżką Jana Pawła II. Polskiego świętego. Ten aureoloskop to niezwykłe urządzenie. No tak, ale na dzisiaj wystarczy, bo muszę jeszcze dokończyć budowanie stajenki dla świętej rodziny. Święta rodzina. Obiecuję wam, że ten aureoloskop pomoże mi opowiedzieć wam jeszcze wiele interesujących historii o polskich świętych i błogosławionych. To będzie nasza polska aureola od Stanisława do Karola. Każdy tatuś i mamusia chce świętego mieć dzidziusia. Chcą, by dziecko było święte z aureolą nieprzeciętne. Dlaczego? Co w człowieku jest świętego? Czy rodziców też słuchali święci, kiedy byli mali? Aureola, aureola, marzy nam się od przedszkola. Aureola, aureola, aureola. Ale dosyć już tego śpiewania. Ja muszę przecież jeszcze dokończyć budowanie szopki. To może my też zostaniemy świętymi? No właśnie. Oj, mam taką nadzieję, ale to nie będzie takie łatwe. Bo święty jest wyjątkowo dobry. I pobożny. Jasne, że pobożny. No chociaż wiecie, święty też może popełnić jakąś gafę, coś może mu się nie udać. Jest tylko człowiekiem, ale tak bardzo kocha Pana Boga, że aż jaśnieje od niego, jakby aureola. O, a ja mam dla ciebie aureolę, Piotrusiu. O, dzięki. Wiesz, Karolina, aureola to takie światło. Złoty blask namalowany wokół głowy świętych i błogosławionych. Jasne, że jasne. Ja też już mam. A świetne, Karolinko, taka zimowa aureola. Mandralka też chce taką, też. Tak, tak, bo aureola to taki znak szczególnej świętości. Słowo, by w przedszkolu i po szkole czuć świętości aureole. Aureola, aureola, marzy nam się od przedszkola. Aureola, aureola, aureola. O świętości przypomina nam przede wszystkim święta rodzina. Pan Jezus, chociaż jest Bogiem, to urodził się tak samo jak każde dziecko. Maryja jest najświętszą z ludzi i wstawia się teraz za nami u swojego Syna. A święty Józef, chociaż nie był tatą Pana Jezusa,
to troszczył się o niego i opiekował całą świętą rodziną. Ha, ciekawe, czy ci pasterze, którzy przyszli pierwsi z pokłonem do Bożej Dzieciny, też zostali świętymi? Na pewno! Przecież przynieśli Panu Jezusowi dary i śpiewali Mu z aniołami. Śpiewali z aniołami! Gloria! Gloria! Ja też tak myślę, chociaż nie zostali beatyfikowani ani kanonizowani. A co to znaczy? No, to znaczy, że nie zostali uroczyście i po imieniu ogłoszeni błogosławionymi i świętymi. A, tak jak nasz papież Jan Paweł II. No, ale takich bezimiennych świętych mamy dużo więcej. No i takich bezimiennych świętych czcimy 1 listopada w uroczystość wszystkich świętych. A ja mam tu takiego pasterza ze złotą skrzyneczką. Ale to nie jest pasterz, Mądralko, tylko jeden z trzech mędrców. Tacy mądrzy, wspaniali i bogaci ludzie też przyszli do Pana Jezusa. No ale może chcecie, żebym jeszcze więcej wam opowiedział o świętej rodzinie? Pan Jezus narodził się w Betlejem. Nie w szpitalu, nawet nie w domu, ale w biednej stajence. Mamusia z miłością i troską pochylała się nad nim, podobnie też święty Józef, chociaż nie był jego ojcem, tylko opiekunem. Narodzenie Pana Jezusa ubogim pasterzom ogłosili aniołowie, a niezwykła gwiazda, która pojawiła się na niebie, przyprowadziła do Betlejem mędrców, którzy złożyli w darze złoto, kadzidło i mirrę. Maryja z Józefem ofiarowali Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i wtedy Bóg przez starca Symeona zapowiedział, że to dziecię jest Zbawicielem świata. Niestety, gdy o narodzeniu Pana Jezusa dowiedział się okrutny król Herod, kazał wymordować w Betlejem wszystkich chłopców. Na szczęście święty Józef, ostrzeżony we śnie przez anioła, zdążył uciec ze świętą rodziną do Egiptu. Dopiero gdy po kilku latach zmarł król Herod, święta rodzina powróciła do Nazaretu w Galilei. Tak jak to było wtedy w zwyczaju, przez 30 lat Pan Jezus mieszkał ze swoimi rodzicami. Potem, gdy stał się już dorosły, zaczął głosić ludziom dobrą nowinę o tym, że Pan Bóg bardzo nas wszystkich kocha. I chce, żeby nad naszymi głowami świeciła aureola. Tak, aureola miłości, dobroci, pokoju i radości. Ja się staram, ty się starasz. Świętym nie jest się od zaraz. Żyć tak, by mieć nim nad głową, to mnie chęci.